Korzystam z faktu, że mamy we Francji święto. Nawet nie wiem, jakie to jest święto. Jest to święto jakieś Ascension, coś takiego. Jest to religijne, katolickie. Mamy więc święto katolickie. To są chyba zielone świątki, ale, ale w sumie do niczego mi to niepotrzebne. W każdym razie nie idę do pracy. Korzystam. Eee, no więc nagrywam drugi film. No i, eee, i tak, no na starcie bym chciał przeprosić użytkownika... Właśnie chyba Peter Z. się nazywa, użytkownik, który prosił mnie o film właśnie dotyczący sanacji e, w związku tutaj z działalnością Hrabiego Potockiego, z reaktywacją partii Druga RP. Więc ja tutaj przymierzałem się do tego, żeby nagrać właśnie taki filmik dotyczący no, e, bilansu, bilansu, negatywnego bilansu II Rzeczpospolitej. To jest dobry moment, żeby nagrać właśnie taki yy, negatywny bilans, bo mamy tutaj 12 maj, jest to pod, data właśnie ważna dla drugiej RP, ze względu właśnie na tam yy, chyba trzy, dwie czy trzy rzeczy były tego 12 maja. Tam był przewrót majowy, była konstytucja, a nie, nie, konstytucja, śmierć Piłsudskiego chyba była właśnie 12 maja. Nie wiem, trzeba byłoby sprawdzić, ale coś tego 12 maja jest na pewno śmierć Piłsudskiego chyba i na pewno i na pewno przewrót majowy, więc jest to taki dobry moment właśnie, żeby nakręcić film krytykujący Drugą Rzeczpospolitą i ja tego filmu nie nakręcę, przynajmniej nie nakręcę 12 maja, więc, no bo jadę do Portugalii, jadę sobie na kilka dni z żoną na wycieczkę do Portugalii, no, komuniści są zawsze oskarżani o to, że to są jakieś przegrywy, że tam żyją w biedzie, że coś tam, że, że w ogóle, no więc ja jestem jakoś yy, no, tego zaprzeczeniem, no, prowadzę normalne życie, rodzinne, sobie bawimy się, zwiedzamy, korzystamy z życia, życie jest tylko jedno, yy, więc właśnie pojadę sobie no, na, na, na skrajny tutaj. Yy, no ale to, no, ja tutaj mam w kamerze taką czerwoną kropkę, jak się coś nagrywa, to ja widzę tą czerwoną kropkę, właśnie przerwała się ta kropka, więc w pewnym momencie najprawdopodobniej film się przerwał. No, nie, nie mówiłem nic ważnego, w każdym razie informowałem, że jadę na kilka dni do Portugalii. No, tak jak każdą moją tutaj wycieczkę zagraniczną, staram się jednak łączyć z kwestiami politycznymi. No, jeśli do, do Anglii, to koniecznie trzeba zobaczyć Muzeum Marksa. Jeśli, do, jeśli przez Niemcy, to koniecznie trzeba tutaj. I zobaczyć, właśnie, też to Marsa. <laughs> no wszędzie, gdzie jeżdżę. Dodam, staram się znaleźć jakieś, jakieś ślady. No, jadę do Lizbony. Póki co, no to nic tam ciekawego nie znalazłem. Od strony historii, właśnie, jakiegoś tam portugalskiego marksizmu. No, pff, w ogóle nie znam tej hist historii Portugalii, właśnie się dowiedziałem, że w 1755 roku było tam jakieś gigantyczne trzęsienie ziemi, które zniszczyło Lizbonę, więc mam jeszcze dwa dni, żeby poznać historię Lizbony. Eee, dobrze, no więc w każdym razie no, ja tego filmiku dotyczące II Rzeczpospolitej nie nagram 12 maja, i ogólnie no, przez jakiś czas nie będzie aktualizacji na kanale, więc macie towarzysze szansę nadrobić zaległości. Po pierwsze, obejrzeć ten filmik, który będzie raczej dość długi, jak i obejrzeć wszystkie poprzednie filmiki. Oczywiście z nastawieniem na audiobooki, bo uważam, że audiobooki są najważniejsze, których nikt nie, nie słucha, nie czyta. Yy, dobrze, więc tutaj, towarzyszu Peter z, no... Zwróć się do, do kanału robotnicza TV albo do kanału Walka Klas, a jeśli oni tego nie zrobią, to może ja to zrobię właśnie po powrocie. Problem jest jednak taki, że ja w tej chwili no, Polska mnie mało interesuje, to znaczy, no, ja się zajmuję e, intensywnie w ostatnim czasie się uczę języka francuskiego i ucząc się języka francuskiego robię to w sposób taki, który mnie ciekawi, to znaczy, jeśli są jakieś tematy polityczne, to szukam. Po po francusku, właśnie jakichś wykładów. Jak właśnie jadę do Portugalii, to też oglądam tutaj film dokumentarny, dok dokumentalny w języku francuskim. Więc wszystko to, co tutaj mogę łączyć, właśnie kwestie polityczne, ta kamera odmawia mi posłuszeństwa, cały czas patrzę w tą kropkę i drugi raz, właśnie po dojściu do drugiej minuty, i coś to się wyłącza. Nie wiem, czy to już jest agonia sprzętu, trzeba kupić nowy. Dobrze, no w każdym razie ten filmik będzie dotyczył zupełnie innego tematu. Właśnie pojawiło się pytanie od użytkownika Janusz 2018 o to, żebym nagrał coś w sprawie, właśnie, natury ludzkiej. No i miałem wybór, no wiedziałem, że nagram ten jeden ostatni film przed wyjazdem. Padło na naturę ludzką, gdyż akurat w tym temacie są wykłady po francusku. No i ogólnie no jest to temat, który dość często się pojawia właśnie w różnych takich rozmowach, także w rozmowach właśnie z osobami niepolitycznymi. Tutaj na przykład z moją żoną, z kimkolwiek innym, jak przekonuje do komunizmu, no to właśnie pojawia się taki argument a, no bo komunizm, no to jest niemożliwy, dlatego, bo tutaj ze względu na naturę ludzką. No więc może najpierw jakby Powiem to, co obejrzałem. W sprawie natury ludzkiej obejrzałem dwa filmiki. Właśnie jeden to była prezentacja. Porównanie poglądów Tomasza Hobbsa i Jean-Jacques Rousseau. Więc, jaki oni mieli pogląd w sprawie tej natury ludzkiej? No, w skrócie chodzi o to, że. Rzethopis powiedział, że człowiek jest z natury zły i po to się tworzy społeczeństwo, żeby właśnie tych złych ludzi ucywilizować, żeby to społeczeństwo ich powstrzymywało od złych uczynków. A w przypadku Russo jest troszkę na odwrót, to znaczy człowiek jest z natury dobry, a to społeczeństwo sprawia właśnie, nakłada mu jakieś tutaj ograniczenia na tych ludzi i tak dalej. No, jest to ostatnia szansa tej kamery. Nie wiem, czy ja tam jakiegoś kabelka nie podłączyłem, czy coś tutaj się spieprzyło. No, no, w każdym razie, jeśli znowu się to wyłączy, to resztę po prostu nagram głos, a możecie sobie wyobrazić obraz. Dobrze, więc mój stosunek w kwestii natury ludzkiej jest taki, no, że ja jestem zwolennikiem stanowiska, że naturę ludzka jest kształtowana przez byt. Właśnie to wychowanie, wszystkie ileś tam różnych czynników świadczy o tym, kim jesteśmy, więc pierwszym takim czynnikiem jest to, gdzie się urodziliśmy, w jakiej rodzinie i jest to, czyli, czyli już miejsce geograficzne ma tutaj duże znaczenie, pochodzenie klasowe też ma znaczenie. No i, i no, więc może tutaj, czy są to banały, przepraszam towarzysze, no ale, ale może komuś tutaj przyda się to w usystematyzowaniu. Więc w takim kraju jak Paryż, znaczy w takim kraju jak Francja, a w mieście jak Paryż, no to gdzie mamy mnóstwo różnych narodowości pochodzących z całego świata, no to widzimy, że rudzie, ludzie mają różne tutaj stereotypy, różne przyzwyczajenia, no ja mogę powiedzieć na przykład, że za kilka dni rozpoczyna się Ramadan. To w takim regionie paryskim jest to dość ważna data, gdyż tutaj jest kilka milionów ludzi wierzących właśnie w, w islam. No i od razu, jeśli jest człowiek, który wychował się w kulturze muzułmańskiej, no to on do pewnych rzeczy podchodzi zupełnie inaczej niż na przykład Polak. I tutaj chodzi załóżmy o kwestie o kwestię, takie no, żywnościowe, co kto je, więc no, dla tych, co w, rozumiem, że każdy mniej więcej się orientuje, że, że muzułmanie mają pewne ograniczenia nie piją alkoholu, nie jedzą wieprzowiny. No i ja poznałem sporo takich właśnie marksistów, socjalistów, no, którzy, którzy pochodzą z, z, z rodzin, właśnie yy, imigranckich, muzułmańskich, gdzieś tam właśnie yy, znam taką towarzyszkę na przykład z Maroka. No i to jest ciekawe, czy kiedy się dochodzi jakby, yy, że, że no, w momencie, kiedy ta osoba decyduje się właśnie do wstąpienia do jakiejś organizacji rewolucyjnej, no to ona yy, ona no, ff, jakby odrzuca, jeśli jeszcze wcześniej tego nie zrobiła, no to przychodzi taki moment, że Odrzuca ona religię, czyli odrzuca ona islam. E, Przejmuje przy, cały ten właśnie materialistyczny tutaj spojrzenie na świat. E, ale równocześnie, to mnie bardzo zaciekawiło, to jest to, że kiedy na przykład jest jakieś kilka osób, idzie razem zjeść czy coś, no to wychodzi na to, że, że ta osoba właśnie wychowana w kraju muzułmańskim, mimo że odrzuciła... Dobrze, towarzysze, więc będę tutaj kontynuował moje rozważania dotyczące natury ludzkiej. Kamera odm odmawia posłuszeństwa. Mam nadzieję, że jest to jakaś krótkotrwała, yy, krótkotrwała usterka. Yy, no dobrze, no więc ta osoba właśnie, mam tutaj do czynienia, ko konkretnie mówiłem o jednej towarzyszce, yy, która właśnie wywodzi się z Maroka, no ale całe życie spędziła we Francji. No, więc ona, mimo że odrzuciła islam, to jednak cały czas no, yy, yy, nie je wieprzowiny. No i nie ma ona żadnego problemu z piciem alkoholu, ale równocześnie no, ma jakiś tutaj yy, problem z tą wieprzowiną. Yy, no, ja właśnie specjalnie próbowałem podjąć dyskusję na temat tej wieprzowiny, co, co jej przeszkadza ta wieprzowina, i jednak tutaj wyszło, no, że. Te, te jakieś mity, mity przeciwko wieprzowinie, tak ostro zakorzenione właśnie w tych środowiskach wywodzących się z Magrebu, są tak silne, że nawet jeśli człowiek zerwie z religią, no to jednak pewnych rzeczy no, nie jest w stanie wyplenić. No i to po prostu pokazuje, no jak, jak ważne jest, jakby fakt, no właśnie, no, że tego no, faktu wychowania, no, że ludzie, wychow którzy wychowali się w zupełnie dwóch innych krajach o zupełnie innej kulturze, którzy jednak później spotykają się w trzecim kraju, który powinien no, i, i równocześnie, no, no, ja tam nie musiałem specjalnie zbyt wiele rzeczy odrzucać z polskości. No, ja zawsze byłem załóżmy, ateistą, więc nie, nie musiałem odrzucać, nie wiem, katolicyzmu czy coś, no ale. No ale widać, że tutaj no, są pewne różnice. Jeśli my sobie teraz wyobrazimy no, cały świat, cały świat i te wszystkie różne kultury, wszystkie różne religie, wszystkie te różne zróżnicowania no to my widzimy, no, że ludzie są różni. Ludzie są różni i, wie, i większość tych różnic, jakie są między ludźmi, no to one są determinowane właśnie przez kwestie yy, obyczajowe, kulturowe, religijne, narodowe. I tak to można mnożyć. W każdym razie no, są pewne narody, które, yy, które mają swoje jakieś przyzwyczajenia. I, yy, I teraz pytanie jest tak, no, czy te przyzwyczajenia to one są wieczne? No, czy, yy, no więc marksizm nas uczy tego, znaczy marksizm, no, w ogóle wystarczy jakaś tam znajomość historii, no, że, że w przypadku, że, że religia jest zjawiskiem historycznym, religia jest czymś, co powstało w, w odpowiednim momencie. Zresztą no, systemy religijne nam ułatwiają ułatwiają analizowanie historyczności religii ze względu na kalendarze. No, to znaczy muzułmanie liczą swoją religię, wyznaczają czas od czasu tam, kiedy Mahomet został wygnany tam z Medyny do Mekki, czy z Mekki do Medyny. Yy, chrześcijanie liczą czas koreli od czasu od narodzenia Chrystusa, i tak dalej, i tak dalej, więc my wiemy dokładnie, że ta religia w pewnym momencie powstała, a jeśli coś kiedyś powstaje, no to wiadomo, że też w pewnym momencie może zniknąć. I, yy, i mimo, że moim celem, jako takim, no, nie jest jakaś taka krucjata antyreligijna, że, że, że dla mnie no głównym celem rewolucji komunistycznej jest to, żeby zniszczyć wszystkie religie, no to jednak ja wyobrażam sobie to tak, no, że, że celem rewolucji komunistycznej przeprowadzanej przez komunistów bo, aha, no bo to to, to jakby, towarzysze, warto zrozumieć, no, że rewolucja komunistyczna to jest dla mnie rewolucja przeprowadzana przez komunistów, że bezpośrednio po, rewo, po zdobyciu władzy przez komunistów my nie mamy jeszcze komunizmu, komunizm jest Systemem, który dopiero należy zbudować, ale już sam fakt, że komuniści zdobywają władzę, no to oni rozpoczynają pewien proces budowy państwa, budowy nowego społeczeństwa, którego, do, którego strategicznym celem jest właśnie yy, budowanie komunizmu. No i tutaj jest, po pierwsze, trzeba to społeczeństwo przygotować od strony ekonomicznej a więc wprowadzić ileś różnych zmian ekonomicznych, właśnie takich jak zniesienie własności prywatnej, środków produkcji, jak wprowadzenie równości ekonomicznej, jak równocześnie no, no tutaj wykorzystywanie inteligentnej mechanizacji produkcji, żeby ten człowiek pracował krócej, i tak, dalej, i tak dalej. więc można o tych kwestiach ekonomicznych mówić długo. Ale także jest tutaj ważna kwestia, czyli tych zmian no, kulturowych. No, to, tych kulturowych to znaczy, no, te wszystkie ileś tych różnych czynników, które sprawiają, że dzisiaj wydaje nam się, że po prostu między ludźmi są jakieś różnice, i to różnice, których nie da się pogodzić. No to okazuje się, że gdybyśmy, no jeśli ci ludzie są dzisiaj wychowani przez, wychowywani przez różne systemy religijne, czy jakieś inne systemy, które w każdym razie nie mają charakteru komunistycznego, to jeśli my uda nam się po prostu zmienić to i sprawić, że po prostu nasze wychowanie, to nowe wychowanie człowieka w społeczeństwie egalitarnym, w społeczeństwie komunistycznym, że po prostu uda nam się ileś tych rzeczy wyplenić i wtedy zobaczymy, no, że ta ludzka natura, no, wcale nie będzie problemem. No, w każdym razie, jakieś tam rozważania na temat ludzkiej natury, no to no, moje rozważania mają charakter materialistyczny. Ja nie zamierzam tutaj się bawić w jakieś takie no, naiwne. Y Naiwne tutaj rozważania na temat przeszłości, jakiejś prehistorycznej, szukać jakiegoś właśnie początków, jak to kiedyś było, jak to. No, ja raczej wychodzę z założenia, no, że, że proces kształtowania się gatunku ludzkiego jest. No, to wszystko wszyscy pochodzimy od małpy. To, że w końcu ta małpa zaczęła pracować, żyć społecznie, używać języka, mówić. No to to wszystko doprowadziło do, 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 do tworzenia się człowieka. Ten tworzy, człowiek się tworzył w, w, w czasie różnych społeczeństw, które by, były oparte na wyzysku, oparte na przemocy. I, i tak naprawdę no, nie ma co tutaj, nie ma co się sięgać. Do, do przykładów historycznych, i, i mówić, o kiedyś było dobrze i my musimy do tego wrócić. I nawet jeśli mówimy o tym człowieku prehistorycznym, to znaczy no, mm, o czasie, kiedy człowiek żył w społeczeństwie, właśnie, w którym nie było własności prywatnej, no to nie chodzi o to, żeby tego człowieka pierwotnego idealizować. Gdyż najprawdopodobniej był to człowiek brutalny i te relacje między przedstawicielami gatunku, no to na pewno nie jest to, to coś, na czym należałoby się wzorować. No, najprawdopodobniej, jeśli my obserwujemy jakieś tam przykłady szympansów, to widzimy tam często przemoc, przemoc, nie wiem, gwałty. Że no, to nie jest no, doszukiwanie się jakiegoś takiego no, idealnego wzorca w przeszłości, no, do niczego nie prowadzi. Ja uważam, że po prostu y, natura ludzka, człowiek jest jak glina, że tutaj wszystko no, ale można, y, można wyrzeźbić, można ulepić, można kształtować, i tą gliną, y, tym kształtowaniem jest proces wychowania to tylko od społeczeństwa zależy, czy jakby uda się temu społeczeństwu ludzi wychować, czy nie. No, no w każdym razie no my widzimy, że no na pewno jakieś takie argumenty antykomunistyczne mówiące o złej naturze człowieka, bazujące na tym, co się dzieje w kapitalizmie, no to one niczego nie dowodzą, bo ogólnie no to jeśli my spojrzymy sobie na, na takie zaawansowane kraje kapitalistyczne, no to widzimy tam no, no, ileś różnych patologii, no, patologie polegają na tym przede wszystkim, że są to społeczeństwa klasowe, a więc z jednej strony mamy, mamy zamożne elity, które to starają się reprodukować, jakby siebie same, jako elity, to znaczy bogaci posyłają posu, posu, swoje dzieci do szkół elitarnych. No i właściwie no te różne klany rządzące Stanami Zjednoczonymi, no to właśnie są to całe dynastie, że tam każdy człowiek wchodzący do polityki, no to no, mało jest tam ludzi przypadkowych. Zazwyczaj są to ludzie, którzy jakby no, mają bogatych rodziców, którzy albo robią w biznesie, albo w polityce. To wszystko to się przeplata, wszystko to są absolwenci jakichś elitarnych szkół wykształceni. No, i ważne jest, jakby podkreślić to, że, że w tych szkołach, no to no tam się wpaja, wpaja tym dzieciom, uczniom taki system wartości kapitalistyczny, właśnie żeby kształtować z tych ludzi przyszłych liderów, przyszłych menadżerów, przyszłych zarządców właśnie tego, przyszłych poganiaczy niewolników, no tylko może na, na, na wyższą skalę, no poganiacz niewolników to może być ktoś tam jakiś taki robotnik z awansu, a oni to raczej są właśnie już kształtowani do tego, żeby... No, przygotowywani po prostu do zarządzania tym amerykańskim kapitalizmem, czyli właściwie zarządzania światem poprzez te różne amerykańskie korporacje, są to wszystko ludzie, no, no to cechy ludzkie, które są tam, no, no, których uczą, no to to właściwie jest takie na no, pozbawienie człowieczeństwa. No. Yy, więc właściwie wszystko, ileś różnych złych cech, które, które możemy sobie wyobrazić no to one tam są yy, pff, no ja was przepraszam, towarzysze właściwie ten yy, wywód na temat natury ludzkiej, to można ciągnąć i ciągnąć w, w nieskończoność właściwie jest to nie ma żadnego wywodu takiego usystematyzowanego, jest to tylko od dygresji do dygresji no mogę powiedzieć, że oglądałem teraz taki film yy, tego Michaela Mura. Yy, on się film się nazywał kogo teraz zaatakujemy, czy jakoś tak who, who yy, invite next. jakoś taki był tytuł. No, i on między innymi w tym filmie, tam, on robił reportaże o różnych krajach europejskich, pokazując, jak w tej Europie jest lepiej niż w Stanach Zjednoczonych. Więc tam sobie podróżował, tam był i w Norwegii, we Włoszech, we Francji i w końcu trafił na, do Islandii. No, i on w tej Islandii to on się właśnie interesował system, islandzkim systemem bankowym. Więc pierwsza rzecz, która jemu się spodobała, to jest właśnie to, że, że po kryzysie finansowym w 2008 roku ilość tam islandzkich bankierów trafiło do więzienia. Spodobał mu się ten pomysł, ponieważ no, w Stanach Zjednoczonych i, i w innych krajach kapitalistycznych doszło do kryzysu i bankierzy zamiast trafić do więzienia, to jeszcze dostali premie i, i, i tak jakby niczego się nie nauczyli. I, I tak właściwie od kryzysu do kryzysu, a oni czy, czy przynoszą zyski, czy przynoszą straty, to i tak sobie wyznaczają gigantyczne pensje, gigantyczne premie. Yy, no, ale on tam jeszcze inną rzecz powiedział, to znaczy, że z tych banków, które były w Islandii. No to było tam ileś banków zarządzanych przez mężczyzn, i to właśnie były takie banki, no, wzorowane na tych instytucjach finansowych w Stanach Zjednoczonych, i te wszystkie instytucje, te wszystkie banki zarządzane przez mężczyzn, one zbankrutowały. I był jeden bank, właśnie islandzki, w którym rządziły kobiety, które nie podejmowały tych decyzji właśnie finansowych na wzór amerykański, że na zasadzie. To, czego nie rozumiemy, to, czego nie wiemy, to tam nie inwestujemy naszych pieniędzy. Jednym słowem, był to bank, który jakoś tam zarządzał pieniędzmi bardziej racjonalnie i, i, i był to jedyny bank, który, którego nie dotknął kryzys. No, więc on pokazuje, no ten przykład, on pokazał, jak tutaj jest jakby, no te różnice wychowania, no, że jest tam jakaś właśnie taka skromna postawa Islandczyków tutaj zderzona z, z tą taką, z tym takim neoliberalnym banksterstwem made in USA no i, i że tutaj po prostu no, te różnice to, to wymaga, wynikają stąd, no kto się gdzie kształcił, bo ci Islandczycy no z tego co rozumiem, to znaczy ci Ci szefowie tych, yy, tych banków na Islandii, no to oni ten system wartości przenieśli albo po prostu studiując w Ameryce, albo też jakoś tam zaimplantowali ten system amerykański. No i, no i tak, tak, można tę dyskusję prowadzić długo. Ja raczej nagrywam ten filmik po to, żeby właśnie rozpocząć dyskusję, no bo to właściwie jest, jest dość ważny argument, znaczy nie ważny, mało ważny, ale często pojawiający się argument właśnie w dyskusji z antykomunistami, że prędzej czy później to oni właśnie mówią, a bo komunizm jest niemożliwy do zrealizowania, bo natura ludzka właśnie jest taka antykomunistyczna właśnie, no komunizm to może jest fajny system, no taki ten, ale to jest, to jest nierealne ze względu właśnie na naturę ludzką. Yy, no więc ja tym filmikiem raczej no, nie roszczę sobie prawa do tego, żeby yy, powiem tutaj wszystko od A do Z i właściwie temat będzie zamknięty. Nie, jest to raczej właśnie takie rozpoczęcie dyskusji, takie zachęcenie was towarzysze do tego, żebyście wyrazili własny pogląd. I być może na bazie tej dyskusji właśnie nagram później inny filmik samemu, bo tak właśnie. no, chciałem to nagrać i, i żeby właśnie coś mądrego powiedzieć, to samemu właśnie musiałem się zastanowić. No, nie wiem, czy mi się udało coś mądrego powiedzieć. Dobrze, no ale ja bym tutaj jakby chciał kontynuować moje rozważania, to znaczy co do samej natury ludzkiej, to chciałbym towarzyszyć, żebyście zrozumieli jedno. Ja uważam, że naturę ludzką można kształtować i Docelowo za kilkadziesiąt lat rzeczywiście być może uda nam się wychować nowego komunistycznego człowieka, który będzie po prostu człowiekiem lepszym. Ja w to wierzę, towarzysze, że za jakiś czas uda nam się wychować po prostu lepszego komunistycznego człowieka. Ale, towarzysze, ja nie jestem człowiekiem naiwnym i ja nie, nie, jakby. Nie uzależniam kwestii budowy nowego człowieka od budowy nowego społeczeństwa. Najpierw możemy zdobyć władzę, po to, żeby później tego nowego człowieka kształtować. W każdym razie, no, jakby tutaj, ten yy, ciąg przyczynowo-skutkowy jest taki, że najpierw partia, później wyzwolenie ludzkości. I, yy, i być może pojawi się pytanie, no dobrze. No dobrze, ale, ale co się stanie z tymi, których Wy nie jesteście w stanie przekonać do swoich poglądów? No i to jest oczywiście no, e, takie pytanie, no, e, no, no, bo przecież no, ja bym chciał stworzyć jakiś system edukacyjny, w ogóle nowy system, który by, bo to przecież na, na najlepszym to co najlepiej edukuje ludzi to nie jakiś taki właśnie szkoła coś sztucznego że ludzie idą właśnie na lekcje i tam się uczą nie, że po prostu jest system który inaczej funkcjonuje i uczy ludzi innego funkcjonowania niż to co się dzieje w kapitalizmie no ale ja nie jestem jakimś takim ide naiwnym idealistą, który po prostu wydaje mu się, że, że, że jeśli ktoś w stu procentach no, nie będzie podzielał naszego poglądu, no to to znaczy, że my przegraliśmy. Ja uważam, towarzysze, że jakby... Mm... No, w każdym razie, no ja tutaj jakiś czas temu odbyłem rozmowę telefoniczną z moim starszym bratem, no i w pewnych sprawach, żeśmy się zgodzili, to znaczy mamy takie przemyślenia dotyczące tego, że no, jednym z błędów poprzedniego ustroju było to, że poprzedni komuniści. To byli ludzie zbyt dobrzy, oni właśnie, no, ich dobroć polegała na tym, że oni by chcieli po prostu uszczęśliwić wszystkich, oni by wszystkim chcieli właśnie y, y, zbudować to szczęśliwe społeczeństwo. A po prostu nam, y, część ludzi nie zasługuje na to, żeby, żeby ich uszczęśliwić komunizmem. No, z tym należy się pogodzić, że część ludzi na to nie zasługuje. I, yy, i po prostu no, jeśli są osoby po prostu niereformowalne, które którym po prostu, którzy nie chcą żyć jakby w granicach tego systemu yy, bez wyzysku, równości i tak dalej, i tak dalej więc no, ja sobie to raczej wyobrażam w ten sposób że, yy, że jakieś tam osoby, które które no takie właśnie z taką, naturą, naturą kapitalistyczną, taką właśnie nie nadające się w żaden sposób do życia w społeczeństwie komunistycznym, że my powinniśmy się po prostu od nich odizolować, że po prostu, no, są miejsca, ja jestem przeciwnikiem jakiejś tutaj właśnie tworzenia takich instytucji w sensie więzienia czy coś. Bo sam fakt istnienia więzienia on już jakoś, on już jakoś negatywnie wpływa na, na społeczeństwo, to znaczy no, w momencie kiedy tworzymy więzienia, to my musimy mieć i strażników więziennych i cały ten system i jakby ludzi, którzy to obsługują prawo, no i to, to, no, to negatywnie wpływa właśnie na, na ludzkość, właśnie coś takiego. Ja jestem raczej zwolennikiem systemu prawnego, który miałby charakter prosty. Im prostszy system, tym lepiej dla społeczeństwa. To znaczy, w tej chwili właśnie mamy to prawo kapitalistyczne, gdzie są no, tony różnych właśnie kodeksów prawnych, no, że człowiek sam w sobie nie jest w ogóle w stanie się przez to przebrnąć. Jest jakby normalne, że idąc do sądu, trzeba mieć. Tłumacza. Ten tłumacz właśnie jest prawnikiem, który będzie przekładał to, co z języka moralnego, języka ludzkiego, na język prawniczy. Na wszystko trzeba mieć jakiś paragraf. Ja uważam, że jest to głupie. Jestem przeciwnikiem czegoś takiego. Uważam, że, że kara, jeśli w ogóle powinna być jakaś kara, to ona przede wszystkim powinna mieć charakter wychowawczy. Yy, a żeby miała charakter wychowawczy, to człowiek musi zrozumieć no, yy, zrozumieć, gdzie popełnił błąd. No, prawo jest dzisiaj tak skonstruowane, że no, przede wszystkim no, prawo jest tak skonstruowane, że, że, że do więzienia idą tylko biedni. To znaczy, no, bogaci, yy, no i tutaj można podać ileś różnych przykładów bogatych, którzy, którzy no, do więzienia nie idą. No, ja mogę podać przykład francuski. Więc tym y, przykładem francuskim jest przede wszystkim jest Jacques Chirac, człowiek, który został prezydentem po to, żeby nie, nie pójść do więzienia. Więc Jacques Chirac był y, burmistrzem Paryża, jako burmistrz się nakradł. Zresztą to chyba robił wszyscy y, właśnie prezydenci, burmistrzy wielkich miast. To samo robi zresztą Gronkiewicz-Walc. Więc no... No jest to jakaś taka no, normalna praktyka, że ktoś, kto stoi na czele jakiejś dużej stolicy, no to kradnie. Yy, yy, co dalej? No ta w Moskwie też była ta, był jakiś tam burmistrz Sobczak, no to on wylansował swoją córeczkę do tego, żeby robiła w polityce. No ale dobra, to, to odbiegam od tematu. No więc ten się Rak się nakradł. Yy, no i później groziło mu więzienie, to został prezydentem. I jak został prezydentem, to już mu więzienie nie grozi następca następca Siraka, czyli Sarkozy ma ileś różnych tutaj zarzutów karnych niedawno zresztą był aresztowany na wyjaśnienia w sprawie tutaj Siraka, czy znaczy Sarkozygo zarzuty są znacznie poważniejsze, więc ja mam nadzieję, że on jednak do tego więzienia wkrótce trafi, no ale jak już mówimy o partii Sarkozygo no to należałoby powiedzieć, że Hmm, że tutaj w czasie tej kampanii wyborczej teraz co było, to były właśnie prawybory pra w tej partii Le Republican i tam było trzech takich głównych kandydatów, to, czyli Żupa, Sarkozy i Fion i każdy z tych trzech ma więc Sarkozy ma ileś zarządzów Yy, Żupek, który z kolei jest burmistrzem Bordo jest prawnie jest yy, skazany za coś tam, za jakieś kwestie korupcyjne, był skazany. Yy, no a Fionowi teraz wyciągnęli ileś różnych afer i też być może pójdzie do więzienia właśnie za tutaj, no wyłudzenie ilość tam tysięcy yy, no, gigantycznej kasy, na, za, za, za fikcyjne zatrudnianie właśnie swojej żony, swoich dzieci. No i, i tak można by kontynuować. Tutaj no, najbardziej znanym przykładem chyba jest taka Krystyna Christi, Lagarde, czyli osoba będąca no, ministrem ekonomii w czasach, w czasach Sarkoziego. Ona pośredniczyła w takiej dużej operacji finansowej właśnie prywatyzacji banku Lyonnais. No i przekręt jest gigantyczny na, ileś, na, na miliardy euro, no po prostu to jest prywatyzacja banku. No i ona została skazana, prawnie skazana, ale równocześnie uznano, że jako osoba powszechnie szanowana, powszechnie respektowana, ona jest w tej chwili szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Albo, albo Banku Światowego, już, nie? trzeba było by sp sprawić. Więc jest, jest szefową jednej z większych instytucji finansowych na świecie. No i mimo, że jest jakby prawnie skazana, do więzienia nigdy nie poszła. Więzienie w krajach kapitalistycznych to jest dla biedaków. No to, to zresztą, zresztą ten Michael Moore, o którym tutaj mówiłem, to on, on postawił taką tezę, że, że te więzienie amerykańskie, no to one służą temu, że w czasach, właśnie, że Stany Zjednoczone są krajem zbudowanym na, na niewolnictwie, na prześladowaniu czarnych, i w momencie, kiedy ci czarni się zaczęli jakoś y, tworzyć swoje ruchy obywatelskie, ruchy demokratyczne wszystkie te Malcolm X, Martin Luther King i tak dalej te lata 60., no to właśnie reakcją tych białych rasistów rządzących Stanami Zjednoczonymi była, była nagle krucjata przeciwko narkotykom. I oni tutaj znaleźli nowy protekst, pretekst, żeby tym czarnym Amerykanom dokopać. I właśnie była tutaj walka z narkotykami. No w każdym razie, no tak jak państwo amerykańskie przed latami 60. dopieprzało czarnym po prostu dlatego, bo no, była segregacja rasowa, że czarny nie wiem nie mógł wejść do, do autobusu nie mógł wejść tam um, korzystać z tych samych miejsc, w których korzystali biali i po prostu jeśli czarny wtedy tego nie przestrzegał, no to um, biały policjan go pałował, to w momencie kiedy doszło do formalnej równości, zrównania tutaj prawnego właśnie białych i czarnych no to, no to wprowadzili tą krucjatę przeciwko narkotykom, i tak, żeby ten biały policjant cały czas miał pretekst właśnie pałować czarnego albo pałować, albo po prostu strzelać. No to co się dzisiaj dzieje, właśnie tam w tych, tam co jakiś czas właśnie wybuchają zamieszki, bo znowu tam biały, biali policjanci tam zabili jakiegoś bezbronnego murzyna. Łącznie to tam chyba co, co, co roku, to tam chyba tysiąc murzynów ginie w Stanach Zjednoczonych od kul, od kul policyjnych, więc no, trzech dziennie. No w każdym razie, no, jest to system, ten amerykański system prawny, który jakoś tam jest wzorem dla wszystkich systemów prawnych, właśnie w krajach kapitalistycznych. W każdym razie więzienie jest jakąś taką patologią. No, człowiek, który trafia do więzienia wychodzi jako gorszy człowiek, a nie lepszy. Więc właściwie to więzienie niczemu nie służy, więc ja jestem w ogóle zlikwidowaniem więzień jako takich. Yy, więc no, pytanie pojawia się, no, co zrobić z ludźmi, którzy jakoś tam łamią prawo komunistyczne. Więc ja jestem tutaj za rozwiązaniem dość prostym, to znaczy... Nie chciałbym, żebyśmy my, właśnie jako komuniści, byli oskarżani przez nowych tutaj, yy, przez jakieś właśnie o jakieś zbrodnicze idee. Ja jestem po prostu za odseparowaniem się od tych ludzi. No i pf, nasza planeta jest na tyle duża, że po prostu yy, no, wszyscy się na, na, na tej planecie zmieścimy. Yy, więc. Więc po prostu no, ja jestem za tym, żeby wszystkich tych, którzy, no, którym nie podoba się komunizm, żeby oni po prostu powiedzieli tak, my, nam się nie podoba społeczeństwo komunistyczne, my nie chcemy tutaj mieszkać, my nie chcemy tutaj żyć. No i właśnie media propagandowe, media burżuazyjne cały czas nam tutaj lansują propagandę, pokazują jakichś tam ludzi uciekających przez mur berliński czy tak dalej. No, więc po co w ogóle oni mają ryzykować życie i gdzieś tam przeskakiwać przez mury? My od razu możemy ich wywieźć właśnie tam, gdzie nie będzie komunizmu, więc możemy ich na przykład wszystkich wywieźć na Antarktydę. No po prostu, no, zadać każdemu pytanie, słuchajcie, no, y, czy chcecie żyć w komunizmie. No i wszyscy ci, którzy powiedzą, nie, nie chcemy żyć w komunizmie, ja mówię okej, okay, to jak nie chcecie żyć w komunizmie, no to dajemy wam tutaj ciepłe ciuchy, dajemy wam y, jakieś konserwy na, na trzy miesiące, wywozimy was na Antarktydę i nie wracajcie. Żyjcie sobie tam. Żyjcie sobie tam, więc po prostu, no to by nam jakby sprawiło, no w tej chwili jakby dużo się mówi o jakimś przeludnieniu na świecie, właśnie jakieś prognozy na przyszłość, no więc. Więc właśnie to jest dobry moment, żeby pomyśleć właśnie nad kolonizacją kontynentu, który jeszcze jest niezamieszkany przez człowieka, czyli Antarktyda. Więc my, my, komuniści, możemy wyzwolić wszystkie kontynenty, na których dzisiaj żyje człowiek, a, a wrogom klasowym, właśnie zostawimy sobie Antarktydę, niech oni sobie tam żyją między sobą, niech się między sobą walczą, niech razem w ogóle starają się przetrwać na tej Antarktydzie. To, to jest jakby tylko ten, ten, więc więc, yy, więc ja towarzyszy opowiadam się za, za, jestem właśnie przeciwnikiem przemocy. Jestem komunistą, jestem wielkim uczniem Lenina, Stalina, ale ja tutaj wyrzekam się przemocy. Uważam, że, że tutaj zostały popełnione wielkie błędy w przeszłości. Komunizm XXI wieku to jest właśnie komunizm z wyrzeczeniem się przemocy. My powinniśmy po prostu, no, zamiast tutaj, e, no, po prostu z, zaoferować naszym tutaj przeciwnikom bilet w jedną stronę na Antarktydę i i to jest teraz ważne, że, że na tej Antarktydzie, wszędzie tam, gdzie są właśnie wywożeni ci, ci no, osoby, które dobrowolnie nie chcą żyć w komunizmie, żeby tam jednak była jakaś możliwość komunikowania się, z, że powinna być jakaś ambasada, czy jakiś telefon, czy jakiś nie wiem, komputer z internetem, coś, żeby jednak taki człowiek, jeśli zmieni zdanie, to żeby on miał, żeby on. Właśnie mógł się z nami skomunikować i, i, i nas poinformować, że tam po, pojechał na tą Antarktydę, tam przetrwał dwa tygodnie, no i po tych dwóch tygodniach nagle się rozmyślił, właśnie w spokoju. Tam, I i jednak, jednak chciałby wrócić do życia w społeczeństwie. I on by chciał życiu, wrócić do życia w społeczeństwie. I wtedy, właśnie, kiedy on by chciał wrócić do życia w społeczeństwie, no to my my, my byśmy za, za, jakby, no, wyobrażam sobie taką rozmowę, mówię, mówię, ty, ale po co ty, ty właściwie chcesz z nami żyć, no a on mówi, a no bo ja nie chcę nie, nie podoba mi się ta Antarktyda jest zimno, nie ma kobiet jest nudno, no, no nie ma tu żadnej cywilizacji, nie ma żadnej kultury, no, ale przede wszystkim jest zimno, jest zimno, nie ma tru, są problemy z, ze zdobyciem żywności no ale my jakby kontynuujemy taką rozmowę, mówimy ty, no ale, ale sam wyraziłeś jakby tutaj, no właśnie, swój sprzeciw wobec życia w społeczeństwie komunistycznym, nie podobają ci się nasze zasady, a teraz chcesz wracać. My cię nie możemy przyjąć od tak po prostu, no ty się nie nadajesz do życia w tym społeczeństwie, e, tak jak ono wygląda. No ale tak jakby on, właśnie tak, właśnie w toku rozmowy. No i właśnie wtedy jakby dochodzi do kluczowego momentu, kiedy my mu mówimy, już jesteśmy jakby zmięknęliśmy, dopuszczamy możliwość właśnie powrotu takiego syna marnotrawnego na, na tutaj łaskę społeczeństwa i mówimy, słuchaj, no to ty możesz zamieszkać w naszym społeczeństwie, ale musisz tutaj przejść przez okres właśnie tego obozu pracy. I on, I on jasno powinien wiedzieć, że jakby, no, że ten obóz pracy jest nagrodą. Jest nagrodą, jest szansą, jest dla niego szansą. I on, że on powinien bić się o to, on powinien walczyć, on powinien prosić o to, żebyśmy pozwolili mu jakby iść do obozu pracy, żeby on po prostu, no, jako człowiek właśnie tra który trafi do tego obozu pracy, żeby on tam mógł się właśnie Uczłowieczyć, no tak jak właśnie Engels powiedział, jak tu pra, y, praca uczłowiecza, no to właśnie, żeby taka, y, taka jednostka, która, która jednak, no, y, no taki antykomunista, który, no właśnie, nie ma tych cech ludzkich, który nigdy nie pracował albo który cały czas myślał właśnie o tym, no to żeby on właśnie na tej Antarktydzie, no to właśnie tak prosił takiego ambasadora społeczeństwa komunistycznego, Błagam was, błagam, pozwólcie mi wrócić. Ja chcę, yy, chcę być właśnie tutaj pracować. Dajcie mi szansę, dajcie mi szansę właśnie w, w obozie pracy. No i ja sobie to wyobrażam, tak, no, że on by no, prosił, no, w końcu zgoda zostałaby mu udzielona, no i on być może właśnie by wrócił, popracował trochę ten. I być może właśnie w tym obozie no, nauczyłby się jakiegoś zawodu stałby się specjalistą, polubiłby tą pracę i być może później mógłby normalnie wyjść do społeczeństwa jako osoba właśnie jako taki no, element społeczeństwa potrzebny do czegoś no, właśnie jako wyspecjalizowany pracownik, który po prostu no, Mógłby się odnaleźć w tym nowym społeczeństwie, no bo problemem więźniów jest to, że oni często wychodzą z więzienia i po prostu na jedyne, co potrafią robić, to, to przetrwać w więzieniu. Czyli właśnie są agresywni, myślą, jak tu kombinować, jak zabijać, jak coś tam. Więc no jeszcze bardziej się nie nadają do życia w społeczeństwie. A tutaj właśnie no, takie, takie obozy pracy, które wychowywałyby człowieka, właśnie. No, uczyłyby pracować, no to by sprawiały, że taki człowiek by rzeczywiście wracał do społeczeństwa jako, jako coś pożądanego. No ale, być może, no, nie wszystkim będzie dane, nie wszyscy będą chcieli. No i ja bardzo lubię właśnie... Bardzo często są takie właśnie argumenty antykomunistyczne, które pokazują, no bo komunizm to jest spo, społeczeństwo nieracjonalne, bo ekonomicznie on przegrywa z kapitalizmem. No to właśnie to ja proponuję właśnie zrobienie taki wyścig, że wszyscy ci, którzy utwierdzą, że komunizm jest systemem, no, ekonomicznie nieracjonalnym, że ekonomicznie to się wszystko zawali, no to... Po rewolucji wyślemy was na Antarktydę, wydam sobie na tej Antarktydzie, zróbcie kapitalium, no i później zrobimy właśnie porównanie no, waszych tutaj sukcesów ekonomicznych z naszymi. No i niech to będzie tym ostatecznym, no jakby dowodem no, na to, który system jest lepszy. Pozdrowienia, towarzysze.